Zobaczmy, czy da się uprościć takie coś. 5 razy pierwiastek kwadratowy ze 117. 117 na moje oko nie wygląda jak dokładnie liczba kwadratowa, czyli kwadrat jakiejś liczby całkowitej. Zróbmy może taki zabieg. Rozłóżmy 117 na czynniki pierwsze i przekonajmy się, czy któryś z czynników pierwszych tej liczby pojawia się więcej niż jeden raz. Widać, że jest to liczba nieparzysta, czyli nie dzieli się bez reszty przez 2. Żeby sprawdzić, czy dzieli się przez 3, wystarczy dodać wszystkie jej cyfry i sprawdzić, czy wynik takiego dodawania jest podzielny przez 3. W innym miejscu Khan Academy wytłumaczymy, dlaczego tak to działa. Jeżeli dodamy 1, dodać 1, dodać 7, to otrzymamy 9, a 9 jest podzielne przez 3, więc 117 też jest podzielne przez 3. No to policzmy, ile to jest 117 podzielone na 3. 3 nie mieści się w 1 ani razu. W 11 mieści się 3 razy. 3 razy 3 równa się 9. Odejmujemy, reszta 2, spisujemy 7. 3 mieści się w 27 9 razy. 9 razy 3 równa się 27. Odejmujemy, 0 reszty, idealnie. Możemy zatem rozłożyć 117 na czynniki 3 i 39. 39 możemy też rozłożyć na czynniki. Tutaj już widać, że 39 jest podzielne przez 3 i równa się 3 razy 13. I mamy koniec rozkładania, bo wszystkie te liczby są liczbami pierwszymi. Nie dzielą się już bardziej. Czyli możemy powiedzieć, że to wyrażenie jest równe 5 razy pierwiastek z 3 razy 3 razy 13. A to się równa, wiemy to z własności potęgowania, 5 razy pierwiastek z 3 razy 3 razy pierwiastek z 13. A jaki jest pierwiastek z 3 razy 3? Taki sam jak pierwiastek z 9 i taki sam jak pierwiastek z 3 do kwadratu. Jakby nie spojrzeć, równa się 3. Czyli całe to wyrażenie równa się 5 razy 3 razy pierwiastek z 13. 5 razy 3 to 15 razy pierwiastek z 13. Zróbmy jeszcze jakiś przykład. Spróbujmy uprościć 3 razy pierwiastek z 26. 26 jest liczbą parzystą, więc dzieli się przez 2. 26 równa się 2 razy 13. No i tyle. 13 to liczba pierwsza. Nie da się jej dalej podzielić, czyli 26 nie ma w sobie żadnych kwadratów. Niestety nie da się rozłożyć 26 na inne czynniki pierwsze, tak żeby był wśród nich jakiś kwadrat, tak jak robiliśmy to tutaj. 117 jest iloczynem 13 i liczby kwadratowej 9. 26 po prostu nie jest takim iloczynem. Uprościliśmy to wyrażenie tak bardzo jak tylko się dało i bardziej już się po prostu nie da. A ponieważ do niczego specjalnego nie doszliśmy, to zostawimy to tak jak było na początku, czyli 3 razy pierwiastek z 26. To jest najprostsza postać tego wyrażenia.